Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Nie jest to tajemnicą, o czym będziemy rozmawiać, już widzicie, fajny materiał podesłał mi jeden z moich widzów. Materiał Patrycjusza Wróblewskiego na kanale Patrycjusz Wróblewski. Patrycjusz Wróblewski pokazuje, jak się rozpada, jak fajnie boryka się z kontuzjami. Jest to ten sam człowiek, dokładnie ten sam człowiek, który naśmiewał się kiedyś ze mnie, że wyglądam słabo, że nic w życiu nie osiągnąłem. No, uważam, że w kulturystyce osiągnąłem więcej niż Patrycjusz Wróblewski. Zresztą można zobaczyć moje osiągnięcia, można zobaczyć osiągnięcia Patrycjusza, więc Patryka Wróblewskiego. Spójrzcie, jakie on głupoty na tym swoim materiale opowiada. On mówi na tym materiale, że jak ćwiczysz 20 lat, to musisz mieć zwyrodnienia. Ja uważam, po tym, co ja tutaj zobaczyłem i po tym, co tutaj usłyszałem, zobaczcie zresztą, jak on wygląda. On wygląda, jakby w ogóle na siłowni nie był. Ja nie wiem, co się z nim stało. Znaczy, ja wiem, co się stało. Odstawił towar i zamienia się w dziecko. Dzieckiem byłeś, wziąłeś towar, myślałeś, że jesteś mężczyzną, ale tak się nie da, już mówiłem wcześniej, to jest niemożliwe. Odstawiłeś towar, cofasz się do pozycji wejściowej, a więc do zera, tak jak już wcześniej to wspominałem. Dlaczego ty masz zwyrodnienia? Po pierwsze, nie znasz się kompletnie na treningu. Wziąłeś bombę, zaczynałeś od bomby, kończyłeś na bombie. No i teraz, jak widzimy, kończysz już bez bomby z tego powodu, że zdrowie nie pozwala na więcej, żeby kontynuować te ostre cykle sterydowe. Ale pamiętam, jak mówiłeś, że tam w wywiadzie u Głupieckiej mówiłeś, że ojciec mi za młodu wchodził do wanny. No ty tak, to są twoje słowa, tak mówiłeś. Ja teraz mam do ciebie pytania. Kto tobie wszedł do wanny, że ty wyglądasz tak, jak wyglądasz? A więc jakbyś w ogóle nie był na siłowni. Kuczera ci wszedł do wanny, kto ci wszedł do wanny, że wyglądasz w ten sposób? No przecież to jest niedopuszczalne, żeby kulturysta jeszcze próbował kogoś prowadzić i nagrywać jakieś bzdurne materiały. Nie wiem, to ma być materiał motywujący, demotywujący, to ma być materiał instruktażowy. Jak ten materiał twój można nazwać? No przecież ty aktualnie pokazujesz, jak ćwiczyć 20 lat na środkach dopingujących i obudzić się z ręką w nocniku, nie mając formy. No ten materiał to przedstawia. Wszyscy powinni ten materiał zobaczyć. Też bardzo fajnie tutaj już idzie w tym samym kierunku Big Mike. A więc zobaczcie to, co wspominałem wcześniej i tak jak zakładałem swój kanał i te pierwsze materiały, które nagrywałem, że środki dopingujące sprawią to, że nie zostanie z ciebie nic, zwłaszcza dużej ilości środków dopingujących, jak tutaj widzimy. No i to się wszystko potwierdza. Wszystko się potwierdza. Patrycjusz kontuzjusz. Niestety, no może i stety dla niego, bo się obudził, można powiedzieć, że się w czas obudził, bo nie wiadomo, co by było później. Może by skończył jak Rich Piana albo ten drugi kulturysta ze Stanów, który w wieku 25 lat chyba zszedł. A więc spójrzcie, to się stanie. Ja podejrzewam teraz, Patrycjuszu, że ty byś się ani razu na drążku teraz nie podciągnął. Tak jest moje zdanie. Wybaczcie, że ten materiał jest taki chaotyczny, troszeczkę nagrywany telefonem, ale chciałbym tutaj właśnie przede wszystkim, żebyście zobaczyli, to jest też taka przestroga. Przestroga dla młodych adeptów kulturystyki. Jak możesz skończyć, kiedy bierzesz duże ilości środków dopingujących i kiedy nie znasz się na treningu kompletnie, nie masz żadnej wiedzy o treningu, o diecie itd., itd. W ten sposób skończysz. Ja myślę, Patrycjusz, że ty, mówiąc o zwyrodnieniach po 20 latach treningu, bo ja nie mam żadnych zwyrodnień, chyba w swoim przypadku masz na myśli zwyrodnienia mózgu, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Życzę ci oczywiście powrotu do zdrowia. Nie będę cię wyzywał, tak jak ty to robiłeś wcześniej, jak ty mnie ubliżałeś, wyzywałeś. No po prostu tylko wyraziłem swoje zdanie i to, co tutaj na tym materiale widzę, no to jak to... Mógłbym tutaj słowa stonogi przytoczyć, ale też nie będę tego robił, bo szanuję swoich młodych widzów i szanuję widzów, którzy mają dzieci i oglądają takie materiały przy dzieciach. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczka, łapa sieci. Widzisz, Patrycjusz, 20 lat treningu, tak samo jak ty. Ja wyglądam, ty nie wyglądasz. Jak to się stało? No, magia.